Kafeczko! Z tej strony. Zapraszam Was na kolejny odcinek z gry Scary Teacher. Jak już widzieliście miniaturkę filmu, to tak, cofamy się do końca listopada, początku grudnia, gdzie Wednesday przejęła cały internet. Twórcy Scary Teacher jak zwykle w porę zrobili specjalny rozdział o nazwie Dark Place of Unlucky, z misją, jedną misją, Food Scares, czyli z przerażającą stopą. Widzę, że twórcy gry bardzo mocno zainspirowali się postacią Wednesday oraz Rączki, więc mam nadzieję, że ta misja będzie dosyć ciekawa. A póki gra się ładuje, to przypominam, że w moim sklepie werkaaferka.pl możecie kupić kartki urodzinowe dla bliskiej osoby, w której na specjalną prośbę wypisuję własnoręcznie życzenia. Prócz tego są jeszcze dostępne poduszki gazolin, koszulki, świece sojowe, bananowe oraz naklejki, tak więc serdecznie zapraszam. O! Wystrój jak na Halloween będzie. O fu, ta stópka jest obrzydliwa. How dare you dimwit spy on me? A skąd ona się nagle pojawiła na jej ramieniu? Dziwnym trafem chyba się jakoś zrespiła. No nic, na początku weźmiemy sobie może gaz rozweselający. A teraz zaczynamy grę. Powiem Wam szczerze, rączka w serialu Wednesday nie była tak odrażająca, tak jak ta stopa tutaj na ramieniu pani kartoflanki. Powiem Wam, stęskniłam się za tą mapką halloweenową. Ona tak fajnie tutaj ze szczegółami była zrobiona. Jest moja gazolin! A chyba na tych halloweenowych mapkach nie było mojej gazolin! Dobra, nie wypuszczam cię z moich rączek. Ja chcę, żebyś podróżowała dzisiaj ze mną przez całą tą przygodę. Nie wiem, co my mamy jeszcze zrobić. Może chodźmy do tej stópki pani kartoflanki. Czekajcie, ona jest chyba w kuchni na razie. I siedziała tutaj przy stole. O, jest stopa, patrzcie! Czy ja z tą stopą mogę coś tutaj zrobić? Połaskotać ją? Wymasować? Nie. Ale zobaczcie, jakie ona popękane piętki ma. Fuj, fuj. Dobra, rozejrzyjmy się po domu. Na razie nie wiem, co mamy zrobić. Nie mam zielonego pojęcia. O, telewizor. Hello, darkness, my old friend. Naprawdę? Ja nie chciałam się mojej gazolin pozbywać akurat w tym momencie. Dobra, wiecie co? Wezmę sobie podpowiedź. Skorzystamy z podpowiedzi, bo nie mam pojęcia, co mamy tutaj zrobić. Dobra, mamy coś tam zduplikować jej stopę? Co to znaczy zduplikować stopę? Gdzieś jest jakaś inna... Poczekajcie, ta jest która? Ta jest lewa stópka, więc może gdzieś będzie prawa stópka, która będzie, nie wiem, nie jakaś bardziej niegrzeczna i nieposłuszna. Może w piwnicy coś będzie. Chodźcie, zobaczymy. Oj, 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 wbiłam się w schody w ogóle. Co jest? Ale ciemno tutaj. Coś tu mamy. Ej, co to za kraken jakiś tutaj jest? On tu był zawsze w tej piwnicy? W ogóle babcia kartoflanka się zacięła. Użyjemy na nią gaz rozweselający, może się odblokuje. Ej, tutaj coś mamy, co to jest? Ej, baterie! O! Czy ja mogę tą baterię włożyć do tej stopy? Chyba, że to nie będzie do tej stopy, może do tej prawej stópki będzie potrzebna. Ej, gdzie ona jest? A! Ona jest w tym pokoju tam, co ten pentagram był. Ej, to chyba koło mnie. Tak, ona tam jest, zobaczcie! Idzie telewizję oglądać. Jak ona siedzi w ogóle? Nawet nie trafiła w kanapę, co jest? Babciu! O, czekajcie, wezmę młotek i w nią rzucę. Aaaa! Oh my god, ale się wystraszyłam. Nie trafiłam jeszcze tym młotkiem. O nie, dalej, koni, 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 koni! Dobra, chodźcie szybko tutaj, wyjdziemy. O, o, o! No, otwieraj się! O matku bosku, co to jest? Ja już zapomniałam, że to takie postacie były. Nie wiem, kiedy ja ostatnio grałam na tej halloweenowej mapie. Dobra, idziemy na górę. Musimy chyba na razie posprawdzać każdy pokój, może coś jeszcze interesującego tutaj znajdziemy. Podnośmy na razie wszystko. Kluczyk, żeby dostać się do jakichś innych drzwi, śrubokręt, nożyczki, może wszystko się przydać. O, o! Ona tu idzie? O, nie! Ona jest straszniejsza niż ten wystrój halloweenowy! Ale dzisiaj się uwzięła coś na mnie, chodźmy może tutaj szybko do pokoju. Schowajmy się. O, czekajcie, coś tu leży. Jakaś nawiedzona lalka. Użyj śrubokręta, mamy. Ej, ja podniosłam śrubokręt. Rozkręcamy tą lalkę. Robimy jej operację na plecy. O, coś wyciągnęłam. To jakiś silnik jest. Silniczek od lalki. I co, ten silniczek mamy włożyć tam do tej rączki? O nie, znowu śrubokręt jest potrzebny. Czekajcie, bo ja nie mam śrubokręta. Muszę wyrzucić tutaj rzeczy. A czy ten śrubokręt tam został na tym łóżku, czy nie? Czy on się skasował?
O-o. Chyba lalka mi wciągnęła śrubokręt. A czy jest w sklepie do kupienia? O, jest. Dobra. Mam. Ale ten śrubokręt jest jakiś większy niż ten, co wtedy podniosłam. Ale może zadziała. Naprawdę nie zadziała? Przecież ja wydałam pieniądze. Dlaczego to nie działa? Ale bez sensu. I co ja mam teraz zrobić? Rzucić w babcię tym? Chodź tu, babciu. Posmakuj śrubokrętu. O-o. Ła! Nic to nie dało, niedobrze! Dobra, szybko uciekamy do kuchni. I ratujemy się jakimś oknem życia może. Weźmy ciasto z lodówki. No patrzcie, uparta babcia! Dobra, wymijamy ją szybko. Ale emocje, to ona dalej goni. No co jest z nią dzisiaj? No nie mogę się skupić na misji. Dobra, no nic, idę szukać śrubokrętu. A nie, to jest ten śrubokręt, co kupiłam. No jak on nie działa? No to jest bez sensu! Nie! Nie wiedziałam, że ona tu jest! No ta babcia dzisiaj jakaś opętana jest! Dobra, łącz wideo! Ja muszę częściej na tą mapę zerkać, bo widzicie, zagapiłam się i nagle mnie złapała. Bo wyszła nagle jakimś magicznym sposobem. Czekajcie, ja tu byłam. A może w tej sali rzeźbiarskiej będzie śrubokręt? No nie ma. No to jak ja mam otworzyć tamto? O! Telewizor nowy. Babcia ma dwa telewizory już teraz? Nie wierzę, ten śrubokręt dalej tutaj był, tylko sobie, nie wiem, lewitował w powietrzu. I zobaczcie, jak ja sobie tutaj podeszłam, to ja go nie widziałam. Stopił mi się jakoś z otoczeniem. Chodźmy, dokończymy misję. Może to już będzie koniec. Otwórzmy stópkę. Jak to śmiesznie wygląda. Dobra, teraz ten silniczek, tak mam tutaj włożyć? I bateria? O, baterię mamy włożyć teraz, dobra. I musimy teraz zamknąć stópkę. I to będzie koniec misji? O, babcia się ruszyła, dobra. Ostatni rzut tortem w babcie i uciekamy. Nie trafiłam jeszcze, no nie wierzę. Ło, ale się przebrała w czarną sukienkę. No powiem wam, misja nie była zbytnio skomplikowana, tylko ja po prostu nie mogłam tego śrubokrętu znaleźć, więc ja proponuję zrobić jeszcze jedną misję, bo prawdopodobnie odcinek będzie zbyt krótki. Może zobaczymy sobie to, coś się pojawiło. O! Winter Gone Bad! Tej misji nie przechodziłam, więc jeszcze muszę reklamę obejrzeć. To w takim razie robimy jeszcze jedną misję, a póki gra się ładuje, to przypominam wam o zostawieniu subskrypcji na moim kanale, najlepiej z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnego mojego filmu. A gdzie śnieg? A czy to nie miała być jakaś zimowa misja? O! Czy będziemy musieli tam, nie wiem, miny jakieś powsadzać, żeby były bardziej wybuchowe te ciastka? Dobra, na początku weźmiemy sobie może Dancing Gas jeszcze. Jaki mamy cel misji? Musimy po prostu zrujnować pani kartoflance dzień. No. Nowość, nowość. To może, wiecie co, zamiast do szopy chodźmy, podwędziemy jej jedno ciastko. Póki śpi, w kuchni jeszcze śpi, zobaczcie. Może nie zauważy, że jej jednego ciastka ubyło. Gdzie ona idzie? Dobra, ona idzie na górę, więc mogę sobie już tutaj wejść do kuchni. O, tu są ciacha. Ja chcę ciasteczko, ja byłam grzeczna. Nie ma rączek, nie ma ciasteczek. Mam tylko nóżki wystające. Rączek nie ma, no to nie ma ciasteczek. Dobra, co mamy zrobić? Weźmy szybko sobie podpowiedź. Będziemy musieli podmienić jej ciasteczka na coś innego. O, czyli nie będziemy musieli tutaj dodawać, nie wiem, petardy czy jakieś miny, żeby wybuchło. To ja proponuję najpierw sprawdzić shopę, czy coś tam nowego się nie pojawiło. O, a to? Kamyczki jakieś. To ja już chyba wiem, o co chodzi. Trzeba będzie do tych ciastek powkładać kamienie. Ale czemu ja w sumie ich podnieść nie mogłam? Chwila, moment. Może tego nie można podnieść? Co? Tu coś nowego się pojawiło. Jakieś trójkąty i kółeczka. I co, ja tutaj też nic nie mogę zrobić? Ej, zacięłam się. O, czekajcie, wezmę nożyczki. Może można to wyciąć jakoś. No halo, nożyczki. Nie? Musimy użyć do tego właśnie tych kartoników, żeby podmienić ciasteczka. Ha, czyli musimy wybrać na pewno te kółka, bo trójkąty... No nie są podobne do ciasteczek, ale musimy chyba je najpierw jakoś wyciąć, tak? Więc może trzeba poszukać jakiegoś noża, albo nożyka małego. Może będzie tutaj w tej sali, w tej albo w tej
O! Chwila, moment. Co to jest? To są farbki? Pomarańczowa i brązowa farbka. Dobra, na razie to zabieram. Ale dalej nie mam jakichś, nie wiem, nożyczek. Znaczy, nożyczki mam, ale nie działają, ale nóż by się jakiś przydał, żeby wyciąć z tego kartonu ciastka. Sprawdźmy jeszcze tutaj, tą salę rzeźbiarską. O jest, patrzcie, nóż! No to w takim razie wracajmy do szopy. Wytniemy zaraz te kawałki styropianu, chciałam powiedzieć. Kartonu, nie styropianu. Wytniemy zaraz nowe ciasteczka, ale to będzie bez sensu, bo ciastka są takie wypukłe, a ten karton będzie płaski. No dobrze, no może ja się mylę. Wytnijmy te kółeczka. No zobaczcie, jakie to płaskie jest. To wygląda jak te wafelki takie holenderskie. O, czekajcie, mamy tutaj dodać teraz coś na to. To może te kamienie możemy już podnieść. Czekajcie, ja wyrzucę nożyczki. I może te kamienie można już tutaj poukładać na tym kartonie. O! A, widzicie. Dobra, podnieśmy kamienie, ale to nie ma w ogóle sensu! Przecież to jest płaski jak naleśnik! To będzie najgłupsza misja chyba, jaką wykonuję! Co teraz? A, nie zapomnij, żeby te ciasteczka wyglądały jak prawdziwe ciasteczka, czyli co, musimy farby użyć do tego, brązową chyba, nie? Chyba, że jedno i drugie, no chwila, moment. O! Jak tego użyć? A może trzeba to położyć na razie na tej tacce, zamiast tamtych ciastek, co? Tylko, że ona już idzie do kuchni, więc będziemy musieli zaczekać. Dobra, podmienimy te ciastka. Nie? Boże, ciastka mi lewitują. No co ja mam teraz zrobić z tym? Nie wiem. Ja myślałam, że teraz je podmieniamy. Czekajcie, mogę tutaj położyć te ciastka z powrotem? O, czekajcie. Musiałam się wrócić tutaj do tej sali, żeby ułożyć te ciastka, naprawdę? Na ziemi też by dało radę to zrobić. Dobra, mamy ciastka gotowe, no teraz wyglądają legitnie. Nagle nabrały kształtu, jak normalne ciasteczka. Szybko podmieniamy teraz i uciekamy i to koniec? Naprawdę? Co za głupia misja! Z kartonu nagle zrobiłam ciastka z kamieniami. To nie ma sensu w ogóle. O! No i jeszcze dymi się z nich, jakby były upieczone. Ten karton by tam spłonął. Jak wypluła swoje zęby, o nie! To nie miało prawa się udać w normalnym życiu. No dobra, kochani, na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że podobały wam się dwie misje w jednym odcinku. Jeżeli tak, to zostawcie dużo łapeczek w górę. Ja wam życzę udanego dnia i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa!